Cześć. Cześć. Tam, mogę wam zadać ze dwa albo trzy pytania? Nie, właśnie jedno. Czego się spodziewacie po filmie? Problem. Ja się spodziewam, że dostanę płytę za darmo i że nie będę musiał płacić 30 zł, bo znajomości ktoś mi da. Albo jak nie będę miał, nie zapłacę, nikt mi nie da, to przegram sobie od kolegi, bo tak można. Problemów dużo. Nie, co to jest? W ogóle nie w temacie, Czarek, tak zrobiłeś. Więcej cysków. Godek będą cyski na filmie? Mam nadzieję. Nie no, znając z Krzysia, to film będzie zajebisty, nie? Nagrało się? Nie, chujowo słychać. Znając Godka, to film będzie zajebisty. Nie, Czarek, nie dzisiaj. No spierdolą. Sześć, nie naprawdę. Ja czekam na backflipy. Muszą być backflipy, bez tego nie da rady. Kolega się zna, to się wypowie. Problem. Oj, kurwa, w połowie końca świata. To jest mój menadżer i on odpowiada na wszystkie pytania dzisiaj w moim imieniu. Także słuchamy. No pa. No co, tak wygląda na czat jak zawsze. Film liczymy na świetny film, podobno mają wjechać darmowe drinki, będą jakieś dodatkowe atrakcje, tak nas zachęcono, żebyśmy tutaj przyszli. Hostessy były na ulicy, które wciągały, także liczymy na to, że będzie dobrze. Film długo oczekiwany na pewno, zobaczymy kilka sytych triczków na dobrych miejscóweczkach, także Godziu da radę na pewno. Trzymamy kciuki za siebie, Godziu. Tak jest. Chory jesteś później, więc na końcu. Nie zapytaj się na końcu. Spodziewam się najgrubszego skate'owego filmu, jaki w swoim życiu widziałem, a widziałem już kilka, więc ma być najgrubszy. Bang! Po filmie ja się spodziewam, że wszystko pierdolnie. Serio. Nie, no myślę, że nie pozytywnie. Nie łatwo. Czego się spodziewa po filmie? Tego, czego się można spodziewać po Krzysiu, czyli nieprzewidywalności i dobrej zabawy. Raczej, nie? Pozdro, Krzysiu. Spodziewam się wielu osób, które będą chodziły. Dzień dobry. bo to jest rzecz, która mnie urzekła w zwiastunie tego filmu. Chodzący ludzie w różnym tempie. Ja się nie mogę doczekać, że zobaczę Krzysia, bo podać ma być na wszystkich premierach. Ja się nie mogę doczekać, aż się film skończy. Spodziewam się, że będzie równie zajebisty jak w Szoku Max. Będą dobre fliki. No nie, będzie rozkół, chyba. Dobra, nie wyłącz to, chuj. No nie kręć tej, zwierdalam, to się skończy. No czegoś dobrego. Przede wszystkim. Spodziewam się bardzo ciekawej... No... Przestań. Zobaczmy. Nie, no i w ogóle przestań. Przestań. No ciekawa... No... Nie. Z samych super rzeczy. Naprawdę. Na pewno będzie super. Co sądzicie o filmie? Jak o filmie? Jak się czujecie? Kozak, fajny filmik, polecam naprawdę. Szkoda, a bonusy to prawda, trzeba zainwestować i będzie C. I myślę, że będą zacny materiał będzie. Bardzo dobrze, zajebiście wyszło. Akurat jesteśmy na przepustce zakładu karnego, ale jest zajebiście. Opowiemy wszystkim w więzieniu. Idealnie, Godek, dobrze, naprawdę. Naprawdę jest.
niesamowity montaż, muzyka, wszystko pasowało idealnie. Czasami nawet mi się podobał ten film. Ja ci nie powiem, bo ja nie lubię. Nie no, żartuję, Godek, stuwa, nie? Bardzo dobry polski produkt. Kurczę, mega! Jak stary, teraz jest browar Gniezno, nie? To tak od nas, nie? A jak tam film się podoba? Zajebisty. Pełen szacunek. Nie, zanim mówię. Czekaj, jestem nadal w szoku. Moment. Teraz trzeba na jakąś grandę. Tak. A jak tam film? Siódmy Di Malina. Za dużo rap, trochę, ale chuj. Nie. Co ty znowu świrujesz? Dobra, wyłącz. Jeszcze ja. Kupiłem film. Dziękuję. Nie wiem. Dobry film. Dobry. Fajny. Yo, zajebisty. Czekamy na następny. Co to kurwa? Co to jest? Co to jest? Co ty tu próbujesz cisnąć? Co to jest? To jakiś film tu puszczali? Zajebisty. Mistrzostwo świata. Godził gratulacji. Za mało scen łóżkowych zdecydowanie. No, za mało scen łóżkowych. I szczelanina jakaś powinna być. Nie, coś w stylu, która babcia podchodzi i mówi, ma pan problem. I wiesz, poza... Zajebiste. Masakra. Tu nie jest problem. No jest problem, wiem. Naprawdę spoko, kurczę. Jestem zaskoczony, że nasz kurde człowiek zrobi coś tak fajnego. Ej, mam problem, mam ewidentny problem, bo chcę więcej. Ziom. Dobrze, dobrze. Tylko tyle? No co mam ci powiedzieć, no, jestem na drugim filmie Godka i wrażenia całkiem pozytywne. Kibicuję, wiadomo dlaczego, wkładam dużo serca w to i jest spoko. Pozdrawiam. To nam się najbardziej nam się bardzo podobało. Najbardziej jak łamali dechy. I to jak? Łamanie dech! Łamanie dech. Moim zdaniem problem Max był lepszy. Szoku Max.